Ciao Magda, ciao tutti. Zapytałaś mnie, w jaki sposób zapobiegać chorobom cywilizacyjnym, czyli tym chorobom takim jak zawał, jak zatory, jak udar. I zauważ, że serce człowieka zaczyna bić w momencie, kiedy ma 22 dni i bije nieprzerwanie aż do końca naszego życia. Te zawały, o których wspomniałam, to jest nic innego jak martwica fragmentu mięśnia sercowego, która jest spowodowana niedokrwieniem na tle choroby wieńcowej. I w jaki sposób możemy temu zapobiegać? Przede wszystkim odżywiajmy się zdrowo, jedzmy dużo warzyw, dużo owoców. Tutaj podkreślam najlepiej, jeżeli to będą owoce, warzywa ekologiczne, czyli takie z pewnego źródła. Mniej czerwonego mięsa, mniej tłuszczów, jeżeli tłuszcze to zdrowe, takie, które mają dobry wpływ na nasz organizm. Prowadź aktywny tryb życia. To jest bardzo ważne. Unikaj tytoniu, alkoholu. Czy wiesz, że aż 36% populacji ma nadciśnienie tętnicze, a 17 milionów ludzi co roku umiera właśnie na choroby układu sercowo-naczyniowego, czyli na te zawały i na udary. No i w jaki sposób sobie z tym poradzić? W jaki sposób ustrzec się przed tymi chorobami? To przede wszystkim dostarczać odpowiednią ilość potasu. Dlaczego? Dlatego, że jego odpowiedni wpływ, odpowiednia ilość w organizmie wzmacnia nasze tętnice i dodaje im elastyczności, a to powoduje, że krew nie napotyka na przeszkody i może spokojnie krążyć w organizmie i zapewnia wtedy naszemu sercu odpowiednie warunki do prawidłowej pracy. Potas możemy znaleźć m.in. w bananach, m.in. w awokado. Dodatkowo jeszcze witamina E, która chroni naczynia wieńcowe, zmniejsza utlenianie złego cholesterolu odkładającego się w naczyniach krwionośnych oraz witamina C, czyli taka, która posiada beta-karoten, m.in. papryka, brokuły, marchew, cytrusy, truskawki i morele. I teraz przede wszystkim to, aby unikać stresu. Dlaczego? Dlatego, że pod wpływem tego stresu, nawet te nieuszkodzone tętnice, może nastąpić silny skurcz. Silny skurcz spowodowany właśnie stresem, który odcina dopływ krwi do mięśnia sercowego. Stąd bardzo ważne jest unikanie sytuacji stresowych. Jeżeli chodzi o produkty DuoLife, które mogę polecić dla osób, które borykają się z problemami sercowo-naczyniowymi, to przede wszystkim Procardiol, który w swoim składzie miał m.in. serdecznik, który porusza ten węzeł zatokowo-komorowy, a to jest taka, można by powiedzieć, delegatura naszego centralnego układu nerwowego do tego, aby zarządzało sercem. Tarczyca balkańska, aronia i głuk, które przeciwdziałają skrzepom, czyli udrażniają najcieńsze to nasze naczynia w każdym zakamarkach. Dodatkowo dzień i noc i oczywiście witamina C. Możemy też dołączyć sobie procholterol, który bardzo dobrze współgra właśnie z Procardiolem. Tak więc, jeżeli chcesz ustrzec się przed tymi chorobami cywilizacyjnymi, to lepiej zapobiegaj, niż potem lecz. Zwracaj uwagę na to, co jesz, na to, jaki tryb życia prowadzisz, na to, co dostarczasz organizmowi i pamiętaj to, co powiedziałam na początku. Twoje serducho zaczyna bić, kiedy masz 22 dni i bije nieprzerwanie do końca życia. Także dbaj o jego jakość, bo to ono jest tak naprawdę w twoim organizmie najważniejsze.